się w kolejnym odcinku Rodzinki. Jak wy to robicie, drodzy widzowie? Pod ostatnim filmem dobiliście tyle łapek w górę. Jak mieliście dobić 6000, a dobiliście tyle lajków? Moi drodzy, ale dzisiaj nie będę miał wam tego za złe. Dzisiaj to już ostateczny koniec Rodzinki, ponieważ dzisiejszy próg wynosi 6500 lajków. Tyle właśnie lajków musicie dobić, żeby był kolejny odcinek Rodzinki. Jak wy to zrobicie? Może tak jak ostatnio, to nie wiem, bo może w sobie dacie radę, to nie wiem, może to logiczne, że jak ostatnio dobiliście tyle... Dobra, cicho! Pamiętajcie, że odcinki z Rodzinki są w playliście codziennie. Tak, nasza playlista ma już bardzo dużo wyświetleń. Kliknij teraz w prawym górnym rogu ekranu i śledź naszą playlistę, żeby oglądać odcinki z Rodzinki codziennie o 15, tak? Mam jeszcze jedną cudowną informację, moi drodzy. Moja córka odziedziczyła talent po babci rysunkowy i Małgosia narysowała na sklep dcshop.pl właśnie taki wzór Lilka Cpiego. Trochę się nie zgadzam z tym, że nie mam nie tam na tym wzorze, ale wzór jest na tyle epicki, że jakoś jej to wybaczę. Wbijajcie na sklep dcshop.pl i zamawiajcie wzory. Tydzień wampirów trwa. Także w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli zostawiliście suba i lajka, to żegnam się z wami. Miłego oglądania. Tato! Tato! Tato, dzień dobry. Co ty robisz w moim domu? Tato. Cześć. Słuchaj, jest bardzo ważna Luferek? Informacja. Sąsiedzie, dlaczego wchodzisz? Jak wchodzisz przez... Jak się wchodzi do sąsiada do domu? Przez drzwi czy przez balkon? Do taty, swojego taty, to się... Jakiego taty? O czym ty mówisz, młody człowieku? Ja nie jestem twoim tatą. Ty nie masz taty z tego, co ustaliliśmy z twoją mamą. Pani tato, sąsiadko, twoja co się dzieje? Córka to moja... Dziewczyna? No dziewczyna, ale to nie oznacza, że jesteś, możesz tatą do mnie mówić. Jeszcze się nie oświadczyłeś, nie przyniosłeś kwiatów, nie kupiłeś jej domu, nie zasadziłeś drzewa. A właśnie, jeśli chodzi o oświadczyny, no to... Nie, ten odcinek miał się skończyć. Słuchajcie, chciałem wyżebrać o lajki i skończyć odcinek, normalnie. No tak bo nagrywasz odcinek, to niech zostawię teraz łapkę w górę, no to się oświadczę. Serio, oświadczę się, powiem jej... No dobra, jestem youtuberem, no trzeba zbejcić widzów, tak? No dobra, słuchaj, to zostawcie. No co? Ważna informacja, siadaj. Jaka informacja? Raz, dwa, trzy, myk. Wiem, że jest wojna 29 i 30 tak, wojna, 29 wiem. Jest wojna z wampirami, ale to za nie... Za tydzień, przed Halloween jest wojna, Słuchaj. Bumczki. Poczeczka pusta, ale fajny odcinek. Siadaj, słuchaj. Czy my nie jesteśmy przypadkiem nadpogodliwi? Nie wiem. Widzisz ten biały tu? To jest czołg. Podnieś włas, wejdź do niego i będzie świetnie. Tu się, o, i empty zrobimy i będzie spokój. Mi dasz spokój święty, drodzy. Zostawcie lajka, będzie z pana córeczką na radce. Z Małgosią byłem na radce. Z moją córeczką byłeś na radce. A byłeś dla niej szarmancki, otwierałeś jej drzwi jako pierwszy, byłeś miły. Pokazałem jej pierścionek i zemdlała i uciekła. Ja cię kręcę, na drugiej randce chłop pierścionek pokazuje, co to są za ludzie, co to jest za młodzież. Ale kontynuując, no to powiedziałem jej, Małgosia... Właśnie, napiszcie komentarz, wróć Sylwia, ponieważ moja żona mnie po prostu pozostawiła. Słuchaj, za relację z twoją mamą, wiesz? Moja żona zarzuca mi, że zadaje się z twoją mamą w zły sposób. Że za często mam z nią kontakt i się obraziła. No to prawda. A poza tym pozwoliłem zamienić mojego syna w wampira. I ona dobra, tato, słuchaj, bo chcę powiedzieć. Nie tato. Powiedziałem jej, że powinna zostać superbohaterką, ponieważ jest miła, super. No i no, ja się zgadzam, że powinna być superbohaterką. Ja jestem Flashem, jest mi z tym dobrze. A moja córka powinna być, a ona powiedziała, że nie chce zostać. No ale to jeżeli nie chce. Ona chce w sensie, ale boi się ugryzienia pająka. Poczekaj. Bo to jest tak, że mamy to rodzinne! Nie, Otwórz mi te drzwi, bo znowu się klucza nie ma. Kochanie, a kto mówił, żebyś pamiętała o kluczach? Czy chcesz, żebym użył magicznego stwierdzenia, a miałem rację, a nie mówiłem? Dobra, no mówisz, że za każdym razem masz rację, nawet jak nie masz. Za każdym razem będziesz to robić. Dziewczyno, ja mam zawsze rację, wiesz? Tak, tak, na pewno masz zawsze rację. Nie, wiesz co, mnie coś denerwuje, strasznie mi coś denerwuje. Co cię denerwuje? No ci chłopcy! No może chodź do pokoju, skarbę. Nie, wiesz co, ja mam tego... Ale jestem bardzo zdenerwowana, chciałem bardzo powiedzieć, ponieważ... Tak, bo chłopcy są nieznośni, rozumiesz? No, on powiedział, że chce mnie zamienić w
jakby super, jakby no wiesz, Spider-Woman, ale, ale jakby ja bardzo... chciała być Spider-Woman? Nie, ja bardzo chcę, ale jakby chodzi mi o to, że no po prostu ja nie wiem, bo ja się tak strasznie boję pająków, a on mówi, że musi mi pająk ugryźć. No tak, no bo wiesz, żeby ja słuchaj, mnie prąd kopał, na przykład, żebym był z Flashem, a no to takie są procedury superbohaterskie, my na to nie mamy wpływu. Ale Ferek wydaje mi się, jakby ty jesteś chętny na to, żeby ja była? Czy wiesz co? Znaczy, wiesz co, jest... Mamy 30 wojnę, wiesz, jakby tak się składa, że jest wojna i przydadzą nam się ludzie do obrony, więc będzie wielka wojna 30. To jest Minecraft, tu się dzieją różne rzeczy. Mam walczyć z przestępcami, jakimi są wampiry. Tak, i wiesz, dla mnie zrobisz, kochanie, co chcesz. Ja cię nie zmuszam, podejmiesz tą decyzję. No nie, powiedz, żebyś się chodziła. Nie, wiesz co, ja naprawdę bardzo bym chciała, naprawdę bardzo bym chciała być tą bohaterką, ale ty mnie teraz słuchaj, bo ja teraz mówię, jestem dorosła. A tak, ja wiem, chcę ci powiedzieć, że bardzo jest Loferek dobrym człowiekiem i to jest bardzo, bardzo mi się podoba ten młodzieniec i absolutnie uważam, że na pewno nie chciałby cię skrzywdzić. Cicho. Ale ja nie mówię, że chciałbym nie skrzywdzić, tylko tak, no nie wiem, on tak dziwnie się zachowuje, no bo dla niego to jest takie hopsiub, a dla mnie to nie jest takie hopsiub. Raczej ja wiem, ale to jest po prostu taka sytuacja, chodź. Okej. Wejdźmy do pokoju, patrz mi w oczy, wejdź do pokoju. A dlaczego? Dobra, słuchaj, skarbie. Jeżeli taka jest procedura superbohaterska, to moim zdaniem powinnaś się nad tym zastanowić. Ja cię nie zmuszę i nie będę cię zmuszał absolutnie, ja się też brzydzę. Ale jeżeli byś jakby podjęła taką decyzję, że coś, to dawaj znać, nie? To jakby co to? Ale generalnie idź się uczyć i nie przejmuj się. Ja nie jestem ani za, ani przeciw. Ja już mam dosyć tej sytuacji, także... Ja mam dosyć uczenia się. Tak. Chcę podjąć w końcu tą decyzję. Tak, podejmiemy tą decyzję wspólnie z mamą. No, to cześć. Wyglądasz jak piękny Simsiuś. Simka. No, pa, cześć. Pa? Wyjdzie za mnie? To co to robisz? Dopiero byłeś tam, teraz jesteś to. Jakie wyjdzie za mnie? Pająk! Weź, słuchaj, ona się boi pająków, to jest rodzinne. Jakby się moja żona dowiedziała, że ja namawiam córkę, żeby ją pająk ugryzł, to wiesz co by było? A może gdyby nigdy nie spała, wróciła. To taki podrzucić tego pająka, tak było i tak... Nie. Nic takiego nie będziemy robić. Nie będzie superbohaterką, sio, musi, nie macie. Musi trudno, udziabać. Nie weźmie udziału w wojnie i tyle. Widzowie, napiszcie... Nic nie piszcie, idź stąd. Musi. Uciekaj. No co nie, musi? Musi, proszę, nie, proszę, no, proszę, ale... proszę, proszę. Ale co, nie damy sobie rady bez niej? Musi dziabnąć. No to co robimy? Podjąłem decyzję, moja córka nie będzie żadną superbohaterką, wynalazła mojego domu. Nie, panie Piotrze, panie... Abstyfikancie. A nie możemy zaprowadzić jej do piekarni na przykład? Nie, koniec, jeżeli pan nie zgodzi się na to, żeby ona teraz poszła tam do tego wieżowca i została Spider dziewczyną, to ja się jej oświadczę. O nie! Dobra! I będę dobra, w tej dobra, 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 dobra. Nie. To tutaj ja już... będzie mój pokój. Dobra, jakoś to ogarnę, gotował. Jakoś ją namówię. Pójdziemy tam, żeby się zamieniła w super dziewczynę, Spider dziewczynę, czy jak to tam chcesz. Ona jest nie zła. Nie, no nie namawiać ją, idź, tylko idź tam, czekaj na mnie w tym superhero tam. A jakie ona lubi kwiatki? Może takie doniczkowe? Nie, no w chłopie. Kto cię po prostu... Kto cię stworzył, no? Kto cię stworzył? Mama Danka, no, mama Danka ci powiedziała, że doniczkowe kwiaty są ładne dla dziewczyn? Tak. Pani sąsiadeczka! Albo nie będę się do niej odzywał, bo by znowu moja żona przyjdzie. Dobra, bierz tę swoją linę i wypadź stąd. Dobra, i żebyś ty szkolnił się, no wyjechać. Wiesz co, jedyne za co możesz oświadczo. Wyjść, to za ten budynek teraz, w tym momencie. Tak, idź tam, a ja przyjdę tam do... I widzimy się tam. Tak, widzimy się w budynku Hiro. No pokaż te swoje spidermanskie umiejętności. Ależ jesteś Spandermanem. O, jaki Spanderman. No i się zabił. Nie, udało mu się. Kotku, Małgosiu! No chodź! Mogę? Tak, no, cześć, co tam u ciebie? O, jaki ty masz stary, popękany telefon, Małgosia! Co? Jakby jak co tu nie ma animowanych tapet i polifonajnych dzwonków? A kamerka ci pękła, tu paseczek przez kamerkę znaczy, leci. Znaczy, no tak, no, ale tu jest moja tam nic córka, chyba jakiegoś... taki telefon! O matko, kasy pieniędzmi, a to się dobrze składa. Wiesz co? Co to jest? Pentium? Co? Czy to jest i5 procesor? Czy ty masz w komputerze procesor i5? Czekaj, musimy wziąć tego grata. Co normalnie o ścianę nim. Stary krucho, trzeba to wymienić, ci komputer. Ale przecież to można sprzedać jeszcze. Tablet rysuj. Kochanie, taki narysowałaś wzorek. Nie, ale naprawdę, kochanie, zobaczcie, widzowie, co narysowała moja córka. Zobaczcie, czy to jest nie jest piękne. No wbijajcie na sklep dcshop.pl. Kupujcie wzorek. Małgosia też sobie zarobisz sobie dzięki temu, prawda?
No. Wbijajcie. Drodzy widzowie. Nie, no ale serio, to jest jej zasługa. No. Ona naprawdę, ona rysuje teraz. Ona to jest jej zasługa. Masz po babci talent, wiesz? Po babci, babce. No, babka? Śliczne. No, babka umiała rysować? No rysowała przecież wszystkie wzory. A to babcia Beata. No, dobra, nie obie. To może tablet rysunkowy ci kupię. Po co to? Będziesz wtedy rysowała więcej wzorów. Coś takiego, takie rzeczy. Bo potrzebuję z tobą dzisiaj pójść do sklepu i kupić ci jakieś rzeczy. Po prostu potrzebuję tego. Wiesz co, ja cię nie poznaję, bo ty nigdy w życiu byś czegoś takiego nie zrobił. Jaki jest twój plan? No, plan jest taki, że chcę mojej córce pozwolić się rozwijać. Mamy teraz chwilowy przypływ gotówki i stwierdziłem, że musisz pracować nad swoją pasją. Musisz jakby mieć możliwość rysowania większej ilości wzorów, ponieważ widzom się one bardzo podobają. Prawda? Mm-hmm. No właśnie. I po prostu chcielibyśmy, żebyś narysowała jeszcze luferka, żebyś narysowała siebie, żeby takie wzory były też fajne, różne na sklepie, tak? Mm-hmm. No, to po prostu potrzebuję zainwestować w ciebie pieniądze, jako po prostu tata pięknej nastolatki, która za chwilę wyfrunie z domu. Chodźże do tego sklepu komputerowego, zanim się rozmyślę. Ale co? Okej, okay, ale... To chcesz komputer, tablet no, i telefon? No chcę, ale jaki jest... Dlaczego tak nagle jakby... Przestań być podejrzliwa, po prostu, z miłości, rozumiesz? No. No tak coś mi się nie wydaje, czemu ale ty nie ufasz własnemu ojcu? Czemu ty nie ufasz swojemu ojcu? Małgorzata. Wiesz, to z autopsji znam po prostu mojego ojca Z autopsji. Co? Że nigdy bym ci nie kupił nic? A co w pokoju wiszą? Obrazki, komputery, a co to jest? Skąd to? Od kogo to dostałaś? Obrazki sobie sama kupiłam. A mleko to gdzie dostajesz rano na śniadanie do płatków? Mleko co, w lodówce rośnie? A kupiłaś dzisiaj mleko, bo wiesz... A dorastanie jest okropne! O! Zobacz! Nie ma tam żadnego chłopaka, a to jest koszta śmieci. Tato, czyli faceci nie są tacy źli. Tato, dlaczego jesteś takim bumerem? Idziemy tam już czy nie? No idziemy. Nie mam siły po prostu. Zobacz, no to ile pieniądzorów wziąłem. Czekaj, przeliczmy. Ale, 10 tysięcy. Ale może tylko, nie na ulicy, bo jeszcze ktoś zobaczy i wyjdzie, że jesteśmy jacyś, nie wiem. Dostałaś postęp, że diament dałaś mi. Ale to nie jest diament, tylko 10 tysięcy. Dobra, chodźmy. Idziemy. Słuchaj, powiem ci tak, patrz, czy robi tak twój chłopak? Otwiera ci drzwi? Tak, robi tak. Nawet mi dał kawę, tak? Kawę ci dał? A ile ty masz lat, żeby kawę pić? Kawa zawiera kofeinę. Wiesz, co to jest kofeina? 16! Już za chwilę będę miał urodziny. Kofeina nie jest zdrowa dla tak młodych osób. Dobra, dla ciebie nie wolno pić monsterków ani kawy. Nie, wiesz co? Ej, co dla mnie nie jest zdrowa? No co to dla jedź, mnie nie dobra, jest zdrowa? Jedź już tam, jedziemy. No jedziemy, no pojedziemy. Ale wiesz co? Ale cieszysz się z tego tableta rysunkowego, czy tam co ci kupię? Tak, tak. Bardzo się cieszysz. Cieszę się, tylko nie cieszę się, że nadal jakby... No czy ty się w ogóle zgadzasz z tym, żeby ten pająk nie ugryzł, bo jaki jakby... Jaki pająk? O czym ty no mówisz? No ten pająk, no ten, co oczywiście, ma nie ugryzł. Oczywiście, że się nie zgadzam, jeżeli tylko moja córka tego nie chce, to tego nie będziesz robiła. Aha. Masz być stanowcza, jeśli już podjęłaś decyzję, to mówisz takiemu facetowi wtedy. A to nie powinno być tak, że jak ja mam 16 lat, to ty się ze mną kłócisz, bo jesteś moim rodzicem i jakby ja mam rację ale bardziej, ale on jest bardzo poczciwym chłopakiem. Też nie przesadzajmy, że jest jakimś tam... Nie wierzysz, że po prostu to wandalem mówisz, czy coś. Wiesz, jest kulturalny, przychodzi, pyta. Wiem, jego... też mi się podoba w nim to, że on tak zawalczył o ciebie, że wiesz, że tak przyszedł, że tak się przez to okno, to takie romantyczne, ja cię rozumiem. I wiesz, fajnie by było mieć takiego zięcia, to się mówi zięć, że on będzie moim teściem kiedyś w przyszłości. Ale ja oczywiście nie nalegam. Zobacz, jesteśmy w sklepie jakim komputerowym. Jesteśmy w komputerowym sklepie, zobacz, tak zobaczymy, jest. Zobaczymy, czy tam będą jakieś bardzo drogie komputery dla mojej córeczki, prawda? Dzień dobry. No. Dobra, są. Cicho. Także, który bym mogę panu tutaj polecić telefon? O widzisz, on jest klient, kupuje telefon, a ty także, sobie tutaj możesz się rozejrzeć, co mi pralkę zbywasz. Smartfona. Niezbyt. Chodź, pogadać, nie ma problemu. Zagadajmy. Przepraszam, czy możemy przeszkodzić? A jak najbardziej. Panie sprzedawco, tak, ja jestem oczywiście. Synem. Ja jestem tatą, bardzo tatą dobrym. Mam dużo pieniędzy. Aha. I po prostu robię siano, robię biznes, mam precyzję. Nie, rozumiem. Czym mogę zachwycić pana, może tutaj rozweczką? Nie, to nie mój. Proszę pana, ja chciałbym kupić mojej córce, żeby się rozwijała artystycznie, tablet rysunkowy, tudzież telewizor, tudzież ten smartfon. Mógłbym polecić takiego smartfona. Tak, smartfona. Smartfon to jest tablet, ale działa również jako tablet graficzny, proszę pana. A to ile on kosztuje? 75 tysięcy. Aha.
Super cena, słuchaj, także szastotej pieniędzmi, żeby ale to jest bardzo... Ale dla pana mamy tutaj zestaw Bądź super bohaterem. Bo, jaki fajny zestaw. Wie pan, dostaje pan takiego tableta, wie pan, jakoś 50% taniej, tylko musi pan wejść do tej lodówki. Ale a do lodówki. A jeżeli ta córka dostaje ten smartfon, to córka wchodzi nie, do wie pan co, poszukujemy jednak może czegoś tańszego troszeczkę, tak przynajmniej, żeby to było, prawda, z 2000 bitcoinów i jeśli pan by mógł coś zaproponować tak spod lady, z promocji, gdzieś może na górze. Wie pan co? Proszę pana, proszę nie po sprzęcie AGD tutaj. A może by pan jakieś takie znalazł, coś super ekscytującego, żeby dziewczyna, prawda, się rozwinęła. A, no to widzę tutaj, że kunszt artystyczny jest niesamowity. Lisishop.pl. Chodźmy na zaplecznik. A właśnie, nie? Na co? Na zaplecze? Na zaplecze. Ale to idziemy na to zaplecze. Tak, no tam są na zapleczach, są zawsze najtańsze rzeczy, najfajniejsze promocje. To. Drodzy widzowie, jeszcze tak korzystając z okazji, że zobaczyłem tyle komputerów, to chcę wam powiedzieć, że na naszych obozach, które niedługo ogłosimy, też będą komputery i będziecie mogli z Małgosią porysować normalnie. Weźmiesz tablet na obozy? Wezmę tablet na obozy. No i gitara się ma. Prowadź pan, gdzie jest ta winda? Zapraszam tutaj. Dobrze. Okay. Zapraszam cię, ale ja też wchodzę, to idziemy. Pierwsza? No, tak, jedziemy. Idziemy na górę, no nie dobra, się. To jedziemy. Proszę, niech pan kliknie tam na górę. Dobra, o, już. O, jakie piękne tutaj zaplecze! Super, prawda? Tak, zapraszam. Dobrze, chodź. Zapraszam, proszę. Nie, panie doktorze, nie tak się umawialiśmy, co pan robi, no? Ja tu byłam. No wiem, że tu byłaś. Czekaj, w skarbie, panie. Bo to chodzi o to, bycie tą superbohaterką. Panie, o co chodzi z tymi okularami? Małgosia! Zdejmuj pan to. O. Nie, to albo on, pokaż, to pokaż, on. Pokaż nie, jak, nie, ten, pokaż nie, jak tato, te twoje świetnie działają. Pokaż, jak działają świetnie te. Jak no działają świetnie okulary. Małgosiu! Małgosia, posłuchaj. Posłuchaj, dziecko, ale dziecko! Zobacz, jakie fajne! Ja ci nie mówiłam, on mi nie kazał nic mówić, ale tak naprawdę to on wtedy cię. Ja wiem, my się już znamy. Dobra, Małgosia, słuchaj, muszę walnąć przemówienie. Lufer, przestań się już ukrywać, przecież i tak cię wszyscy widzą. Chodź tu. Ej, Małgosia, nie bądź zła na mnie. No to on wszystko Lufer! Wymyślił, no. Nie bij mnie. Słuchaj, Małgosiu. Ona gryzie. Dobra. Stawać tutaj, ja muszę coś przepowiedzieć. Będę mówił teraz, przepowiadał. Będzie tabletu żadnego? Będzie tablet, będzie tablet. Jeszcze może trochę wybaczę. Stawać tam i mówi, ja mówię teraz. Słuchajcie mnie, teraz przemówienie wale ja, tak? Słuchajcie, 29 i 30 zbliża się wojna. Potrzebujemy cię, Małgorzato. Małgorzato, potrzebujemy, żebyś była Spidermanką, rozumiesz? Przestań się do niej łazić. Pantoflu. Nie, ja uciekłam. Nie uciekła. Co? Ja myślałam, że tak po prostu mnie trzymasz. Nie, wiesz co, zero romantyzmu. Dobra, posłuchajcie. Małgosiu, poświęcenie wymaga tego, żeby czasami zmienić się w superbohatera, to trzeba po prostu czegoś, prawda, no niestety, mnie prąd kopał, no ciebie będzie musiał po prostu dziabnąć ten pająk, oczywiście, jeśli się zgodzisz. Pająk. Chyba nie ten gamoniu. Panie doktorze, proszę się zachowywać jak doktor i proszę wyjść z tej tuby, w tej chwili. Nie mogę z tym człowiekiem, po prostu sam jesteś... Dobra, Małgosiu, poczekajcie. Małgosiu, ostatecznie, będzie wojna. Będzie wojna. Czy nie chcesz nam w niej pomóc, czy chcesz nie walczyć? Chcę, ale się boję pająka. Dobra, rozumiem, czyli nie chcesz podjąć tej decyzji o ugryzieniu przez pająka, ja to rozumiem, wychodzimy. Panie doktorze! Ej, nie! Co wy robicie? Ja mam przekonać! Proszę, wychodzimy! Ona nie chce być ugryziona przez... Nie! Małgosiu, chodź, wychodzimy. Okay, proszę otworzyć drzwi, nie będzie spider dziewczyny, jasne? Nie no... Jakie nie będzie, panie? My się umawialiśmy. Co się umawialiśmy? No na spider dziewczynę, no. Ale z kim się pan umawiałeś na spider dziewczynę? Z nim? Czy ze mną? Zna pan Barcitinę? Bo pan brzmi jak ona. Kogo? Nieważne. A zna wszystkie gosie? Nieważne, okej. Okay. Proszę mi otworzyć drzwi, wychodzimy. Ale ja nie mam klucza. Proszę w tej chwili. No, momencik. Co ty robisz? Nie! Nie wolno! No i co żeś zrobiła? Bardzo dobrze, żeś zrobiła. Bardzo dobrze. Zaczepiał cię, to teraz ma. No i co żeś zrobił? No, zerwij z nim. Małgosia, no. No sorry, nie chciałam aż tak mocno, po prostu się trochę przestraszyłam. No, mówiłam, jak mówi nie, to nie. I koniec. Nie chcę być. To okej. Nie ma problemu. Ale ja chcę, tylko że no właśnie problem jest taki, że ja nienawidzę pająków takich małych. I dostałeś i bardzo dobrze. Dobra, kończymy ten odcinek. Nie będzie super bohaterką i tyle. O nie, co to?
O nie! Co to? Pojęcie zmysłu! To? Co to jest? Co to jest? Co to? Chodźcie tu! Co to jest? Czekajcie, co się dzieje? Panie doktorze, co to za alarm? Co to za alarm? Co to jest za alarm? Nie, to jest za dźwięk! Szybko! Chowajcie się! O nie! Chowaj się, Lufer! Chowaj się, chodź, Małgosia! Co to? Kto to? Doktorze, co to jest? To jest jeden ze zwiadowców? W szkole osiedliła się generał Tosia. Tak, generał Tosia się osiedliła w szkole razem z zombitosiami. To są zwiadowcy, to są zombitosi. Co to było, doktorze? To są zombie. Spokojnie, musimy się przyszykować. Ale czy musimy się chować? Co się dzieje? Zagonią zombie, tutaj przyjdą. Nie, będziemy mieli atak. Lufer, koksa daj, będziemy się dzwonić. Okej, kochanie, będzie dobrze. Trzymaj się tam. Jedz koksa, zaraz tu przyjdą te potwory. Doktorze, a doktor co? Ja też cię kocham, Lufer. Trzymaj się, ja też cię kocham, Małgosia. Powiedz, że mnie kochasz. Ja was też kocham. Że mnie kochasz, jestem twoim tatą. Powiedz, że kocham cię, ale ciebie też kocham. Dobra, Lufer, walcz! Strzelamy się! Walcz! Bronimy Małgosi! Bronimy tego miasta! Nie! Co to za zmasowany atak? Małgosiu, to koniec tej serii! Drodzy widzowie, przegraliśmy! Lufer, rzuć mi tego pająka! Co? Jesteś pewna? Tak, nie rób tego! Tak. Nie, no dobra, rzucaj! Muszę was uratować! Rzuć go! Rzucaj! Małgosia, rozpraw się z nimi! Kochanie, uratowałaś nas! Jestem! Panie doktorze, czy ona żyje? Tak, żyje, no uratowała nas, niech pan rozbije tą klatkę! Niech pan rozbije klatkę, no! Małgosia, Małgosia, jesteś Spider dziewczyną! O ja, dzięki! Dzięki, drodzy widzowie! Została Spider dziewczyną, ale co to? Dobra, panie Piotrze, pan może już jechać, a ty, Małgosiu, proszę bardzo! Wojna się uda! Doktorze, to my będziemy lecieć! Cudownie! No. Zombie, możesz wejść! Co? Hunterku, powiem ci, że w przebraniu zombie i grasz normalnie zombie żywiej niż siebie. Doktorze, czy to było ustawione? Oczywiście, od samego początku. Co? To był pomysł Lufera. Co? Nie, Lufer! Nie był mój pomysł. Jesteś genialny! Nie. Gdyby mój syn był taki jak ty... Zdrywam z tobą!